Krotoszynie odbył się turniej o Puchar Polski, będący jednocześnie pierwszą eliminacją do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. W zawodach uczestniczyło dwóch zapaśników UKS Zapasy Kołobrzeg w kategorii kadet, Sebastian Kostrubiec i Oskar Krupitowicz. Oskar zdobył piąte miejsce, dzięki temu się zakwalifikował już do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. A Sebastian 15 miejsce, dwie walki wygrane, dwie przegrane, bardzo fajny start jego. Tylko że no, będzie musiał jeszcze niestety pojechać na jeszcze jeden Puchar Polski, który się odbędzie koło Poznania. Nie? No i tam będzie walczył już dokładnie o tą eliminację. Bardzo dobrze spisali się też najmłodsi zapaśnicy naszego klubu, którzy walczyli w wojewódzkim turnieju o Puchar Burmistrza Wolina. Naprawdę zrobił bardzo fajne walki teraz na tym pucharze, ale jeżeli chodzi o jego kategorię, naprawdę się okazała bardzo mocną kategorią, najmocniejszą na całym turnieju. I tam naprawdę mógł każdy z każdym przegrać, no to no niestety Sebastianowi się teraz nie udało, choć mówię, byłem bardzo zadowolony, bo to jest dopiero jego pierwszy start w kadetach, także tutaj też nie ma co od niego oczekiwać, nie wiadomo jakich cudów, a naprawdę postawił się każdemu, który mógł, nie? Warto też zauważyć, że klub UKS Zapasy Kołobrzeg, który jeszcze nie tak dawno był w dość dużym kryzysie, wyszedł na prostą, o czym świadczą wyniki sportowe dzieci i młodzieży i rosnąca popularność dyscypliny i samego klubu w ciągu ostatniego roku. Mieliśmy tam aż 4 medale złote, 2 srebrne medale i 5 brązowych medali, także mówię, no razem mieliśmy 11, a 13 zawodników pojechało. No i mówię, tutaj fajne zawody, jeżeli chodzi o dzieciaki, naprawdę spisały się na te medale, zasłużyły dosłownie, bo każdy musiał przynajmniej po jednej walce wygrać, żeby tam ten medal mieć. No to więc tutaj, jeżeli chodzi o ten turniej, ja podsumuję go naprawdę, że był bardzo piękny.